Plan na dziś jest łatwy. Rozładować jedno miejsce, a może nawet dwa. Jak się uda. Ale jedno wystarczy. No, ciemno, ciemno. Tu mnie od razu wzięli, czyli awizo miałem tutaj naprawdę na szóstą. Czyli prawdą było to, co wczoraj sobie zdałem, z czego sobie zdałem wczoraj sprawę, że spedycja, moja spedycja zrobiła dwa awizo w dwóch różnych miejscach o tej samej porze. I jestem pewny, że oni o tym wiedzieli, tylko po prostu, a niech se jedzie, bo nie było pewno innej daty i innego czasu. Ale ja im powiem, że tak się nie robi, bo okej, mi się udało, ale innemu kierowcy się nie uda i inny kierowca będzie zły. A jeszcze gorzej, jak to będzie podwójna obsada. Podwójna obsada nienawidzi czekać. Oni wolą czekać, jeżeli wiedzą, że muszą czekać, ale takie niewypały to jest po prostu porażka. No mniejsza z tym. No mi się to zaczyna to coraz mniej podobać, takie właśnie przekręty, bo mi się wydaje, że Prince się rozrasta i pewne rzeczy, kurde, ciemno, nic nie widać. A tu, tutaj jest żwir. Pewne rzeczy zaczynają robić na odwal i coraz mniej ogarniają. A my tutaj jesteśmy fachowcami, więc wymagamy od spedycji, żeby również były fachowe, a nie na łapu-capu. Tak się nie działa. Jeżeli chce się być poważnym w transporcie i wyrosnąć na poważną, ogromną korporację transportową, to trzeba niestety liczyć się z kierowcami i ze wszystkim. Dobra, 119. 119. A to małe ten centrum. Małe to centrum dystrybucyjne. Bo generalnie Walmarty zawsze są ogromne, a to jest takie malutkie. Spoko. Bardzo szybciutko poszło. Niecałe 40 minut. No i teraz się właduje w korki w Houston. I może mi się uda rozładować dzisiaj to drugie miejsce, chociaż tam w tych border towns dosyć szybko kończą pracę, 3-4, no ale tu jest 6:30, mam 600 km, liczmy 7 godzin z korkami w Houston, powinienem zdążyć dzisiaj to jeszcze zdjąć. To idzie dobrze. Także teraz odkryjemy ciut inny Teksas, jak tylko wstanie słońce, ale już niedługo to się stanie. Ciut inny Teksas, to już jest bardziej Meksyk. W sumie kiedyś Teksas był Meksykiem, Arizona i Kalifornia, także część Stanów była kiedyś Meksykiem. Pustynnie. Hablamos español. Krajobraz już się zmienił. Zaczyna się robić już coraz mniej drzew i będziemy teraz trochę jechać na zachód, w stronę Laredo. Tam będzie już prawie, że pustynnie. Tutaj jeszcze coś ziemia daje, a dalej już jest pustynia. Teraz tak, to będzie strefa przygraniczna. To jest tak jakby drugie Stany w Stanach. To jest taka cała strefa wzdłuż granicy z Meksykiem i nie ma żadnej kontroli, jak się wjeżdża w tą strefę, natomiast jak się wyjeżdża, jest tak jakby border check i tam stoi straż graniczna i zadaje pytania, czasami zagląda na naczepy, sprawdza tożsamość. I jak będziemy wjeżdżać w tą strefę, będzie taki las kamer, czujników diabli wieczego, wojskowych niesamowita technologia, nowoczesna technologia. Także tak to wygląda. I do tej strefy przygranicznej niektóre traki z Meksyku mają prawo wjeżdżać.
mają specjalne pozwolenia, nie muszą być zarejestrowane w Teksasie, choć większość z nich jest. I dużo traktów z Meksyku przyjeżdża właśnie w tą strefę podgraniczną. Tam robią rozładunek, przeładunek, ja dowożę towar, oni je zabierają, Amerykanie dowożą towar, oni ich zabierają i to idzie w dwie strony. Jest też parę amerykańskich firm, które jeździ już do Meksyku, blisko przy granicy i widziałem, często się spotyka, że właśnie są zarejestrowane w dwóch państwach, w Kanadzie, w Stanach i w Meksyku. Postaram się to nagrać. Co jeszcze mogę dodać? Niektórzy politycy chcą zbudować mur między Meksykiem a Stanami, ale ten mur już w niektórych miejscach na tej granicy istnieje, przy dużych miastach. I ta granica jest tak dobrze patrolowana, no, że dużo wyłapują tych nielegalnych imigrantów, ale tak czy inaczej, w Stanach jest, nie wiem, ponad chyba 10 milionów ludzi z Meksyku, z Ameryki Południowej, którzy pracują nielegalnie i są częścią tej ekonomii, bo wykonują pracę, którą nie chcą wykonywać Amerykańcy za ten. Także jakby oni chcieli wydalić tych wszystkich nielegalnych pracowników z Ameryki, to tutaj ekonomia prawdopodobnie by stanęła, bo kto by ładował te wszystkie, zbierał z pola te wszystkie owoce, warzywa i tak dalej, i tak dalej. A żaden mur, jakikolwiek on by nie był, nie zatrzyma ludzi uciekających przed przemocą i biedą. Dobra, tyle mojej opinii na temat tego. W każdym bądź razie wjeżdżamy w strefę przygraniczną. I ja mówię, że jest fajnie, bo ja lubię tutaj przyjeżdżać. Tu już czuję się prawie jak w Meksyku. No, nie wiedziałem, że z tej drogi się zrobi taki fajny kanał. W Teksasie to jest dobre. Poza miastami można zasuwać z taką samą prędkością jak na autostradzie. Ja bym mógł jeszcze, znaczy tu można jeszcze szybciej jechać, 75 mil na godzinę, ale ja niestety, no nie, duszę, ale nie chcę jechać. Zmienia się krajobraz. 262 km do granicy z Meksykiem, do miejscowości Laredo. Vamos, 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 amigos! Arriba, arriba, arriba! Tutaj mamy właśnie ten border check i wjeżdżamy w strefę przygraniczną. Ja się nie zatrzymuję po tej stronie, tylko wszystkich sprawdzają, którzy wyjeżdżają stamtąd. Teraz zobaczymy, gdzie tutaj jest ten las kamer. Czy już to zlikwidowali? Już nie pamiętam nawet. Jest. Tu i tak jest mało. Ale po prawej stronie, zwróćcie uwagę. I Rafał został zarejestrowany wojskowymi kamerami. Ja mówiłem, że tutaj będzie pustynia, tu w sumie jest pustynnie, tylko jest wiosna i okres zimowy, wiosenny jest obfity w opady, dlatego to wszystko tak się zieleni, ale z czasem te krzewy nie to, że wysychają, ale tracą dużo kolorów. To jest taki klimat, że tak powiem, półpustynny, no. Żeby nie było, że was wprowadzam w błąd. I teraz mogłem powiedzieć, że jesteśmy w Meksyku, bo znajdujemy się jakieś 30 km od granicy i krajobrazy w Meksyku są podobne. Za granicą wiem, bo byłem. Teraz przyjeżdżałem właśnie do Laredo, to ten węzeł nie był skończony. I tu mamy dobry przykład. Idzie tam jedna w lewo i jest niedokończony, żeby ewentualnie dać w prawo. Widać wyraźnie. No teraz zasłonił trakt.
A ten węzeł, jak tutaj przyjeżdżałem, to właśnie był częściowo zrobiony i widzę, że przybyło parę linijek. Dobra, my jesteśmy gdzie? Jesteśmy tu. O, tu już jest granica z Meksykiem, a mamy dostawę tutaj, pod samą granicą. A kiedyś rowerem pojechałem tutaj. Tu jest Nuevo Laredo, tego mapa nie pokazuję, ale tu jest bardzo dużo ulic. Tu jest Laredo, a tu jest Nuevo Laredo. Dobra. Dostarczyć, która godzina jest? 13:50, tutaj jest 12:50, a do 5 są otwarcie, mam tylko dwie paletki, także luz. O, a przed nami samochód z Meksyku, no mógłby pojechać. Jaki to stan? Chihuahua, czy coś takiego. Chihuahua. Nie wiem, nie chcę teraz mylić tych, kaleczyć nazw stanów meksykańskich. Wielkie miasto, wielkie centrum logistyczne, magazyny celne, no oczywiście tam w środku miasta też jakieś ludzie mieszkają, tak, ale bardzo dużo magazynów, bardzo dużo centrum logistycznych i dużo przeładunków. To jest jedno z głównych miast tranzytowych między Meksykiem, Stanami i Kanadą. No stąd to jest taki punkt wyjściowy, stąd można pojechać łatwo na północ Kanady, na północ Stanów, na zachód, no ale na zachód to przez Meksyk też tam, ale mówię, taki punkt wyjściowy na środkowo-wschodnią Amerykę, Kanadę i Stany. Proszę, ten samochodzik jest z Meksyku i ma tylko rejestrację meksykańską. I on nie może pojechać, znaczy mógłby pojechać dalej, tylko musiałby pokazać ubezpieczenie na tym border checku. I to jest taka specjalna strefa, gdzie mogą wjeżdżać traki meksykańskie, do iluś tam kilometrów. Tutaj widać, że wszyscy bardziej nerwowi. Jednak co krew latynoska, to krew latynoska. Podobnie jak w Hiszpanii. Taki czuć już taki inny klimat. Uwielbiam to. A on jest z Nuevo Laredo, z Meksyku, ten co tak trąbił. Przykład, następny przykład traku z Meksyku. Kabowe, Mexico. Niezły, nie? Kurde. Często jest tak, że się stoi pod dokiem, obok mnie stoi trak z Meksyku i jest przeładunek. Mojego na niego na przykład. To często jest tak, jak towar idzie z Meksyku, że ja czekam, on przyjeżdża i cofamy się obydwoje, jest tylko przeładunek. Ale te światło wybitnie długie jest, kurde. Dwie palety powędrują dalej do Meksyku. O, to są takie lampy. Firma powiedziała, że nie wiedzą co jeszcze, że mam wykręcić pauzę, ale mogę jutro załadować ewentualnie. Nie wiedzą gdzie, co i jak. W każdym razie udaje się na truck stop i pauzuje 36 godzin, bo stąd do Montrealu się nie wróci na jednym cyklu pracy. Praca wykonana. Wyjechałem w piątek. Skończyłem pracę w poniedziałek. Teraz oczekuję na zlecenie. Niezły tutaj jest ten. Tajfun truckowy, co? To jest poniedziałek, święta, przypominam. Tutaj część ludzi tak ma.
Jedni pracują w poniedziałek, jedni pracują w piątek, a jedni pracują i w poniedziałek, i w piątek. Różnie bywa. Idziemy na truck stop, niedaleko stąd, parę mil. Shower, jakiś posiłek. I oby jutro mieli ładunek, także jutro bym spędził cały dzień na załadowaniu. I w środę rano bym miał spokojny, bym mógł ruszać z powrotem do Montrealu. No ale to są moje założenia, a co się wykluje na rynku, co mi dadzą. Mogą mi dać ładunek na przykład do załadowania dopiero w Arizonie, w Nogales. Dobra, nie ma co gdybać. Jedziemy tymi wysokimi węzłami. O, tu jest truck stop, ale nie, jakiś obskurny. Nawet miejsca nie ma. Tam jest granica, widać granicę. To już jest Meksyk. Tam, te zielone. Tu zabudowane to jest Laredo, a tam zielone to już jest Meksyk. Jeden wielki łuk i będzie zaraz drugi wielki łuk. Dobrze idzie, proszę Państwa. Mam załadunek. Bienvenidos a Laredo, Texas. En esta parte de Norte America hablamos español. To powiedziawszy, jadę na załadunek. Powiedziałem tyle, że znam trochę hiszpański, ale na tym kończy się moja wiedza. Rozumiem dużo, ale gdy chodzi o mowę, no to już ciężej. Ładujemy. Pan na dzisiaj nie jest dość łatwy. Załadować i wrócić na truck stop, dokończyć pauzę 36. Nie mam jeszcze elektronicznego tacha, dlatego taka zagrywka jest możliwa. Gdybym miał, no to już bym nie przyjechał tu na truck stop, tylko siedział gdzieś w Laredo. No i prawdopodobnie to już by było całkiem inaczej. Bym załadował dzisiaj i bym musiał dopiero od dzisiaj kręcić pauzę 36. No ale póki jeszcze jest książka, to można robić różne chwyty. Ja napiszę w książce, że wczoraj rzuciłem na czepę i że czekałem pod firmą, odbiorę papiery dzisiaj i zacznę jechać jutro. I to przechodzi na wagach. Oni się takich rzeczy nie czepiają. No ale jak będzie elektroniczny tacho, to już będzie lipa. Przy granicą z Meksyku można często fajne auta zobaczyć, których w Stanach nie ma. To jest przed nami Matiz. Nawet nie wiem, czy w Europie takie jeżdżą. To jest samochód z Meksyku. Matiz. Matiz w Stanach. Niesamowite. Ciekawe, czy w Europie tak jeździ. Oni mają całkiem inny rynek. Całkiem inny rynek. Południowa Ameryka. Meksyk już jest... Meksyk jest z Ameryce Północnej, ale rynek ma samochodowy południowy. Jakiś magazyn na tej ulicy. Same magazyny. Mam wjechać na parking i czekać, aż po mnie zadzwonią. Cofną mnie pod rampę, zadzwonią mnie, cofną mnie pod rampę. Ktoś cofnie naczepę z Meksyku. I ten. I będzie przeładunek. O ile ta naczepa już jest. Mogę trochę czekać, zanim przyjedzie. O, tutaj wszyscy czekają. Kanada. Trappers to jest Kanada. Później mamy Kanye West, to jest Kanada. Może to ten? Chłodnia. I z Meksyku, cholera. Ale było fajnie, jak to by był ten Flensa. Gdzie on jedzie? No nic, do mnie nie dzwonią na razie. Mają mój numer telefonu. Może pojedzie tam, tam jest jakiś inny magazyn. Jego wyładują i dopiero mnie załadują. Diabli wiedzą. Bo to jest ładunek pod tym, jak to się mówi. W tranzycie. Tutaj ten teren, gdzie jestem, to jest tak jakby teren zamknięty dla publiczności. Ogrodzenie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie wchodzi kto chce. Tutaj też celnicy się kręcą,
amerykańscy, także oni mnie zaplombują, jak stąd wyjadę i na granicę amerykańską, zanim wyjadę z Kanady, muszę jeszcze zajechać, żeby skancelować ten bon, żeby anulować ten bon. Correct, sir. Warehouse 4, door number 2. Where is warehouse 4? Okay. Okay, door 2. All right. It's at minus 10, right? Okay, thank you very much. Chyba był mój truck, co jechał. Kazał mi skręcać w lewo. Excelente, my friend, amigo, amigo. Importamos lo más importante. Tu confianza. Transportujemy, co to najważniejsze? Twoją confiance. Twoje zaufanie. I wiecie co? To była pani kierowca. Nie dało mi się jej złapać. Pani kierowca z Meksyku. Kierowniczka. Nawet na rampę nie mogę wyjść, nic. Także nawet nie wiem, co będę mi ładować. No ja wiem, że to są zamrożone kalafiory, ale jak mi jakieś narkotyki tam włożą, tutaj mnie ładują, plombują, ja nic nie dotykam i jak coś znajdą w towarze, no wiadomo, że mnie przetrzymują przez tam dwa dni, ale ja nie mam nic z tym wspólnego. Okej. Okay. Która to jest? 8 wieczorem. Załadują mnie do 9, 10, później idę spać, 5 rano wstaję i 3 dni. Gdzie jadę. Pani z Meksyku przyciągnęła towar? Ona zrobiła przepinkę i teraz to, to pójdzie z jej naczepy na moją naczepę. I to będzie kwestia, nie wiem, 15-20 minut. Super, super. No to tylko jakby wcześniej przyjechał, no ale co z tego, jak i tak według mojego resetu to dopiero mogę wyjechać stąd o godzinie. Jutro o 3 rano, także ja sobie pójdę spokojnie spać na truck stop, rano kawka i ogień do domciu. 9.28 i tak to wygląda. Jestem załadowany i mogę lecieć.